Okej. Bo? A ty? Ale nie, no myślisz, że jest tak dobrze przygotowana? Znaczy, czy początku, determinacja po prostu? Na samym początku myślałem, że... O, siema Pedro. Że wygra Linkiewicz, ale potem po tej pierwszej konferencji już tak widziałem tą pewność siebie u Godleckiej i taka bojaźliwość u Linkiewicz. No i myślę, że Linkiewicz przegra, wygra Godlecka. Ale myślisz, że one są inaczej nastawione? Że któraś jest silniejsza psychicznie, tak? Psychicznie chyba Godlecka, mi się wydaje. Fizycznie Linkiewicz, ale wygra psychika. Okej. Okay. Stawiałeś? Nie. No dobra, a chłopaki? To tak, na pewno Krycha wygra z Rubym. Okej. Okay. Don Casio z Polakiem, no to też wiadomo. Majczyński Ferrari, no to mi się wydaje, że tu będzie niespodzianka i wygra Ferrari. Tak? Tego no. Stawiasz? No. No zobaczymy. Teraz z innej beczki pytanie. Kiedy wychodzisz na ring? Znaczy jeszcze nie teraz na pewno. No ale już były rozmowy, są takie plany, tylko że jeszcze nie ten moment. Na następną galę, czy następną, jeszcze... następną? Raczej następną. Szukają ci przeciwnika, tak, czy ty musisz się przygotować? No i to, i wszystko. Ale tu chyba bardziej, znaczy nie chyba, tylko bardziej chodzi o przeciwnika, nie? On musi mieć taki, właśnie jak co takiego, żeby miał taki mega fame, albo przynajmniej gdzieś taki jak ja. Okej. I to była taka mega fejmowa walka wtedy. Okej. To była fame MMA.